Witam Was serdecznie, drodzy Państwo. Z tej strony kłania się Marek Puma 777. Dzisiejsze wydanie będzie poświęcone, jak co niektórzy ludzie bardzo wpływają na drugich, wykorzystując wyczerpanie energetyczne, biorąc pod uwagę gonitwę za lepszym dniem kolejnym. Ogólnie mówiąc, za monetą w przybliżeniu. Często jest tak, że człowiek zagoniony, praca, dom, szkoła, dzieci, zakupy, pranie, gotowanie, sprzątanie, naprawienie pojazdów, czy też elektryki. W proporze zadań, które człowiek na co dzień wykonuje, czasem ma dość, czasem go ścigają nerwy, czasem sprawy nie załatwione. Dołóżmy do tego bezsenność, która niekoniecznie musi być związana z nerwami, czy też z niewykonanym zadaniem, które sobie człowiek narzucił, aby spełnić. To jest najlepszy motyw i moment dla człowieka, który chce wybrać presję na Twojej osobie, kiedy Twoje zmęczenie jest naprawdę odczuwalne w postaci senności, nic sobie się nie chce, ciągle umysł ma zaprzątnięty swoją myślą, powiedzmy o tym zadaniu, i wtedy najprościej ci jest bez coś mówić, żeś pożyczył kwotę, że komuś coś wziąłeś, że nie wykonałeś jakiegoś zadania w domu, w pracy, czy też dziecko w przedszkolu, chociaż było grzeczne, ktoś ci wmawia, że było niegrzeczne. Jeszcze bardziej cię to, że tak powiem, pogrąża w stresie, a co za tym idzie, jesteś coraz bardziej potulniejszy. I dotąd, dopóki się nie wyzwolisz z narzucania ci czynności, z niedospania, z troski o wykonanie jakiegokolwiek zadania, nie będziesz robił to swoim rytmem, nie będziesz sobą, dopóty ludzie będą, którzy to zauważą, wykorzystywać Twoją osobę. I to w perfidny sposób, przy tym, jak kiedyś wspomniałem, atak krzykiem, czy też płacz, przy pierwszym warunku, czyli krzyk, zbudzi Twojej osobie poczucie winy. Będziesz się kładł przed taką osobą, zgadzał ze wszystkim, choć ta osoba faktycznie i definitywnie nie ma racji, mówiąc do ciebie, że jest taki, jaki, owaki, czyś nie wypełnił zadanie. Jeśli chodzi o płacz, o znak słabości, ale też również szczerości. Jeśli również pokażesz obcej osobie, że jesteś słabą osobą, szczerą przy tym i uczuciową, ludzie również wykorzystują ten fakt
i jadąc ci też po ambicji. Na przykład tekstem, powiedzmy, a nie mówiłam, iż ten kowal, kotek, który z tobą przechadza się po ścieżce, zrobi cię w trąbę. Teraz żałuj tego, żeś mnie nie posłuchał. Otóż zwykłem mawiać, że to są moje sugestie i przemyślenia i tak też jest w tym momencie. Jak od tego uciec? Jak się wybronić? Prostym tekstem. Przerzućmy rozmowę na inny termin. To jest pierwszy krok. Drugi krok. Na pewno każdy z was posiada w swojej kolekcji muzycznej jakąś fantastyczną muzykę, gdzie jest w stanie się wyluzować, odprężyć, zapomnieć, zasnąć o tym, co się dzieje wokół ciebie, co cię dręczy, kto ci, że tak powiem, przysiadł na karku i zacznijmy od tego, żeby się odseparować, przeprosić, odłożyć rozmowę na później. Brak senności, nie trzeba żadnych leków, po prostu wiadomo, że nie odeśpisz tego, czego się w danej nocy nie przespał właściwie ilość godzin, ale spróbować właśnie słuchawki na uszy, telefon w kąt, telewizję wyłączamy. Wyłączamy wszelkie wiadomości z reklamami. Domowników uprzedzamy, że prosisz o co najmniej godzinną dla ciebie ciszę. To znaczy, żeby ktoś, jeżeli masz taką możliwość, po prostu, nie wiem, dany pokój, który posiadasz, czy miejsce, no nie przerywał ci odpoczynku, tak? Wcale nie musi się tłumaczyć, co będziesz do końca robił. Możesz tylko powiedzieć, że chcesz mieć godzinę relaksu dla siebie. Słuchawki na uszy. Drąż swój umysł, iż znajduje się tam, gdzie twoje marzenia sięgają. A muzyka niechaj będzie tą myślą, która będzie rozkołatane nerwy koiła. I ja nie każę państwu wierzyć w to, co mówię. Ja sugeruję, żebyście państwo spróbowali odbić się od rzeczywistości. Odbić się od codzienności, od zgiełku zadań, hałasu, od problemów dnia codziennego jednym słowem, a właściwie w dwóch słowach. A gwarantuję państwu, że po medytacji, bo tak owa czynność się nazywa, i fantastycznej muzyce, problemy, które was dobijały, ludzie, którzy wam mawiali, jednym słowem również też przez to krzywdę robili, będą wielkości główki od szpilki, najmniejszego ucha od igły, która już nie będzie was kuła w każdym jednym dowolnym miejscu na waszym ciele. To teraz wy będziecie dzierżyć berło i dyktować tym, którzy was krzywdzili, to co oni i wasza będzie słuszność. Ale czy to zrobicie, czy też nie? Czy stwierdzicie, że mówię bzdury, to naprawdę się nie przekonacie, dopóki planu mojej propozycji nie zrealizujecie.
Nie jest to nic groźnego, bo jest to zwykła, prosta medytacja, odpłynięcie od rzeczywistości, fali muzyki i chęci na przykład bycia w ciepłym, egzotycznym miejscu, gdzie szum morza oraz wiatr w liście plecący się i nim poruszający pozwoli wam odetchnąć jak i fizycznie i dzięki również muzyce psychicznie nabraniu siły, która pozwoli wam rzucić homonto rzeczywistości. Z tej strony dla państwa mówił Marek Puma. Jeśli macie jakieś propozycje, chętnie pod filmem je przeczytam. A teraz drobne ogłoszenia. Ponieważ ja je mam spisane na kartce. Tak, tylko jak tą kartkę jeszcze znajdę. Ponieważ uprzedni film wczorajszy zlikwidowałem, więc szybciutko. Dawid Jasper. Sugeruję spróbować obejrzeć jego filmy. Może się wam spodobają. Jak dla mnie są dobre, ale może i wam będą pomocne, ponieważ są to gry jakby proste, ale i prostym językiem tłumaczone. Także polecam jego mościa Jaspera. Dawidowski Jasper. Miłego wieczoru życzę wam, Marek Puma. Hej.